jak to jest prowadzić operację. Dobrze? A wie pani, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet pozornie uniwersalne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia, które by tak rzec, które pomaga się nam rozwijać. Ja miałem szczęście, by tak rzec, ponieważ je znalazłem. I dziękuję życiu. Dziękuję mu. Życie to śpiew, życie to taniec, życie to miłość. Wielu ludzi pyta mnie o to samo. Ale jak ty to robisz? Skąd czerpiesz tę radość? A ja odpowiadam, że to proste. To umiłowanie życia. To właśnie ono sprawia, że dzisiaj na przykład prowadzę audycję, a jutro kto wie, dlaczego by nie? Oddam się dziennikarstwu i będę choćby robić dość sondę. Cześć, mam na imię Julia Kasperkiewicz i jestem dziennikarką Radia Pryzmat w redakcji Operacja Styl. Z okazji 12 urodzin radia życzę kolejnych 12 i więcej lat, żeby sprzęty techniczne działały i nie było już takich problemów, wiele wspaniałych audycji, ciekawych tematów, żeby radio się jeszcze bardziej rozwijało i było bardziej popularne. Przede wszystkim świetnych dziennikarzy, żeby kolejne osoby się zapisywały i też to tak fajnie tworzyły miłą atmosferę. Niezwykłych tematów, które będą interesowały słuchaczy, nowej rzeszy słuchaczy. Pozdrawiam serdecznie, Julia. Z tej strony Gosia. Operacja Styl to także ruch, zdrowy styl życia i aktywność fizyczna. Dlatego zapraszam do wysłuchania moich audycji związanych z tematyką dietetyki i sportu. Operacja Styl to właśnie my!